Wylosowałem zestaw trzeci i zacznę odpowiedź od zadania pierwszego. Tutaj przybliżę średniowieczny etos rycerski. Średniowiecze wytworzyło wspólnotę ludzi połączonych jednym wyznaniem i światopoglądem, a także faktem podporządkowania zarówno papieżowi, jak i cesarzowi. Społeczeństwo średniowiecza funkcjonowało według zasad uniwersalizmu, czyli powszechności wzorców kulturowych, a zatem podobieństwa kultur narodowych. Na tym gruncie ukształtowały się wzorce zachowań, wśród których możemy wyróżnić ideał świętego, rycerza i władcy. Ówczesnego rycerza obowiązywała zasada bezgranicznej lojalności swojemu suwerenowi, wierności podjętym zobowiązaniom i przysięgom, a także rycerz winien walczyć bez uciekania się do podstępu i zdrady oraz zachować szacunek wobec swojego przeciwnika. Rycerz nade wszystko cenił swój honor, a śmierć na polu walki stanowiła dla niego zaszczyt i miała zapewnić mu zbawienie. Przykłady średniowiecznych wzorców osobowych opisywała literatura parenetyczna, a jednym z nich jest pieśń o Rolandzie, która wpisuje się w chanson de geste, czyli pieśń o czynach. Pieśń o Rolandzie to dzieło anonimowego autora, który ukazał w niej hrabiego Rolanda, dla którego normy etyczne stanowiące podstawę etosu rycerskiego są w życiu najważniejsze. Sumiennie spełnia swoje zadanie, które zostaje mu powierzone przez króla, czyli dowodzi tylną strażą, a w momencie zagrożenia nie chce wezwać odsieczy, mimo usilnych próśb swojego przyjaciela. Obawia się, że on i jego potomni zostaliby okryci hańbą, dlatego pragnie walczyć do końca, poświęcając zarówno swoje życie, jak i życie powierzonych mu rycerzy. Dlatego, że chce się przed śmiercią jeszcze wsławić odwagą i męstwem, aby dać dowody do dumy cesarzowi. W ostateczności jednak Roland trąbi w róg, by wezwać odsiecz, do czego przekonuje go arcybiskup, argumentując, że wojska Karola pomszczą śmierć poległych i godnie ich pochowają. Opis śmierci Rolanda jest bardzo szczegółowy, zgodny ze średniowiecznym motywem Ars Moriendi, czyli sztuką umierania. Elementy, które budują ten obraz, są zgodne z wyznacznikami etosu rycerskiego, ponieważ umierający Roland modli się za podległych mu rycerzy, a leżąc na górze zwraca głowę w stronę Hiszpanii, co ma symbolizować, że umiera jako zwycięzca. W chwili śmierci przyciska do ciała atrybuty rycerskie, którymi jest miecz i róg. Dla Rolanda miecz stanowił największą wartość, gdyż w jego rękojeści znajdowały się święte relikwie, a ponadto średniowiecznemu wojownikowi bardzo zależało na tym, aby miecz nie dostał się w ręce wroga. Ostatnie jego słowa to prośba skierowana w stronę Boga o wybaczenie grzechów, a Bóg przyjmuje Rolanda do swojej chwały, wysyłając na ziemię świętych archaniołów Michała i Gabriela. Przedstawienie życia i śmierci Rolanda wpisuje się w zasady średniowiecznego etosu rycerskiego i stanowi jego odbicie. Teraz przejdę do zadania drugiego. Tutaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy sztuka powinna naśladować, czy też kreować rzeczywistość. I zacznę od tego, że to przywilejem artysty jest swoboda twórczej ekspresji. W związku z tym nie możemy mówić o tym, że artysta powinien kreować, czy naśladować. To jest jego swobodna decyzja. Natomiast tutaj mamy ukazaną perspektywę Ignacego Krasickiego, który w bajce Malarze ukazuje postacie dwóch tytułowych malarzy, Piotra i Jana. Piotr jest ukazany jako artysta dobry, który maluje wybornie, ale jest ubogi. Natomiast jego przeciwieństwem jest Jan, który mało i źle robi, ale cieszy się bogactwem. I tutaj Krasicki zadaje pytanie, dlaczego artyści mają tak różny los, skoro zajmują się jedną profesją. Dlaczego ten, co naśladuje rzeczywistość, przymiera głodem, a ten, który kreuje, opływa w bogactwie. Poeta tworzy tutaj w myśl dydaktyzmu oświeceniowego i ośmiesza w ten sposób ludzi, którzy chętniej kupują obrazy, na których są upiększani i bardziej urodzajni.
tacy, jakimi chcieliby być, a nie takimi, jakimi są naprawdę. Zastosowana ironia podkreśla próżność i zakłamanie społeczeństwa oraz brak akceptacji brzydkiej rzeczywistości. Jednak sztuka ma różne oblicza i twórcy dzielą się na tych, którzy chętniej rzeczywistość kreują i tych, którzy hołdują zasadzie mimesis. I Witold Gombrowicz w Perdydurkę wyraźnie kreuje rzeczywistość. Robi to wykorzystując groteskę, przez co świat przedstawiony w powieści zostaje ukazany poprzez wyolbrzymienie, parodię i karykaturę. Szkoła jest miejscem działania odpychającego grona pedagogicznego, które zamyka uczniów w pewną formę. Czynią to także rodzice, którzy są nader opiekuńczy i nie chcą stracić swojego potomstwa z oczu, dlatego czekają przy u bram szkoły, przy płocie szkoły, obserwując zachowania swoich uczniów i zamykając ich właśnie w jeszcze większą formę, z której oni, ci uczniowie, chcą się wyrwać. Robią to w sposób, który być może, gdyby nie te czujne oko grona pedagogicznego i rodziców, byłoby mniej odważne i mniej wulgarne niż jak jest to, gdy oni trzymają nad nimi pewną pieczę. Podobnie Gombrowicz ukazuje dom młodziaków, w którym rodzice głoszą postępowe, liberalne hasła, ale w momencie konfrontacji z rzeczywistością tych haseł wycofują się z nich, gdyż pomimo tego, że namawiają swoją córkę Zutę do nieślubnego dziecka, to te ideały porzucają w momencie, gdy do takiej sytuacji dochodzi. Podobną groteskę wystawia też Gombrowicz Dworek Szlachecki z postacią dobrotliwej ciotki i zasadniczego wuja kocia, a także ze szczekającymi parobkami, z którymi chce się zbratać miętus. Ukazane wątki w powieści burzą utrwaloną, zdroworozsądkową wizję świata i negują utarte przekonania. Dzieje się tak dzięki nagromadzeniu w utworze przeciwstawnych wartości, łączeniu realizmu z fantastyką czy komizmu z groteską, komizmu z powagą. Groteska przejawia się na wszystkich płaszczyznach utworu, zarówno w fabule, zarówno w budowie postaci, a także w ich języku. Witold Gombrowicz w Perdydurkę łączy realność z absurdem, które w siebie przechodzą, a tok akcji zostaje zaburzony, dlatego sceny są ze sobą luźno powiązane, wręcz nielogicznie. Gombrowiczowska groteskowa rzeczywistość ma istotne zadanie, ponieważ staje się pretekstem i ilustracją do dyskusji o ważnym temacie filozoficznym, o dyskusji o formie, jej istocie i przejawach. Dlatego, biorąc pod uwagę powieść Witolda Gombrowicza, uważam, że sztuka powinna kreować rzeczywistość, jednak osobiście nie wyobrażam sobie polskiej literatury bez wiernego naśladownictwa. Nie wyobrażam sobie polskiej literatury bez Stanisława Wokulskiego czy Cezarego Baryki, którzy są prawdziwi i realni. Nie wyobrażam sobie polskiej literatury bez prawdy historycznej, którą ukazuje Przedwiośnie, czy bez wiernej topografii Warszawy ukazanej w Lalce, które to pokazują, że realizm w sztuce też jest bardzo ważny i może być ciekawie ujęty. Dziękuję. Dziękujemy. Możemy przejść do pytań, tak? Oczywiście. To w takim razie, czy postawa hrabiego Rolanda jest dla ciebie godna pochwały? Uzasadnij swoją odpowiedź. Uważam, że tak, pomimo tego, że już tutaj na początku stwierdzę, że jest to postawa bardzo kontrowersyjna, ponieważ Roland poświęca nie tylko własne życie, ale również życie podległych mu rycerzy. Natomiast uważam, że śmierć i ofiara z własnego życia w imię wartości jest czymś ważnym, co zostało ukazane nie tylko w średniowieczu, ale także chociażby możemy to zauważyć w momencie, gdy wybucha II wojna światowa i gdy młodzież też jest zaangażowana w walkę o wolność kraju i jest gotowa do poświęcenia własnego życia w imię niepodległości Polski, w imię walki z okupantem. Natomiast wracając tutaj do średniowiecza, to Roland, który wpisuje się
w uniwersalizm tej epoki, wpisuje się w utarte przekonania, wpisuje się w teocentryzm obowiązujący w epoce, ale także w ważny dla niego honor, czyni słusznie, ofiarując własne życie w imię właśnie wartości, jaką jest walka w obronie własnego kraju, jaką jest wierność zarówno suwerenowi, jak i Bogu. Dlatego ja osobiście pochwalam postawę Rolanda i przyjąłbym podobną. Dziękuję. To kolejne pytanie. Którą strategię tworzenia przyjąłbyś, gdybyś był artystą? Naśladowałbyś rzeczywistość, czy byś ją kreował? Uzasadnij odpowiedź, proszę. Ja zdecydowanie jestem zwolennikiem naśladowania rzeczywistości, co zaznaczyłem u końca mojej wypowiedzi, że nie wyobrażam sobie polskiej literatury bez wiernego naśladownictwa i bez wiernego oddawania rzeczywistości. Dlatego ja, będąc twórcą, naśladowałbym rzeczywistość. Tutaj przywołam jeszcze przykład może niekoniecznie znanej albo i znanej postaci, jaką jest Joanna Chyłka z serii powieści kryminalnych Remigiusza Mroza. Świat, który tam wykreował Mróz, jest realny. Jest możliwy do wcielenia go w życiu codziennym. I pomimo tego, że jest to fikcja literacka i Mróz te postacie wszystkie kreuje, to robi to w sposób taki mimetyczny. Mróz naśladuje rzeczywistość, co daje swój wydźwięk chociażby w tym, że stosuje on polskie prawo w powieści, nie tworzy własnego systemu prawnego. Poza tym odwołuje się również do nazw stacji telewizyjnych, które nadają na co dzień w Polsce, a także język, którymi posługują się postacie, poza żargonem prawniczym, jest zwykłym kolokwialnym językiem, którym my posługujemy się na co dzień. Kolokwialnym, ale też czasem nader wulgarnym. Dlatego ten przykład wskazuje na to, że wierne naśladowanie rzeczywistości w literaturze ma swoje miejsce i może być w dobry sposób wykorzystane. Dziękuję. Dziękujemy.